Dobry moi drodzy, słuchajcie, przyszła do mnie paczka. Zobaczcie, przyszła paczka z tej firmy. Prosili mnie, żebym przetestował ten akumulator. Wysłali mi go do testów. Ja się oczywiście zgodziłem pod warunkiem, że powiem rzeczywisty stan tego urządzenia. Jak to będzie wyglądać, jak to działa i czy warto to urządzenie zakupić. Więc spróbujmy zrobić coś takiego. Otworzymy paczuszkę. Firma, tak jak widzicie, Sanfu. Przysłała magazyn energii, właściwie akumulator. Zobaczmy, jak to wygląda. A więc tak, no, opakowanie dosyć solidne. Gruba pianka, grube zabezpieczenie, zobaczcie. W środku mamy magazyn energii, właściwie akumulator. Akumulator 12,8 V, litowo-fosforonowo-żelazowy, LiFePO 4. No i naklejeczki standardowo w takich rzeczach dają. Oraz instrukcje, manual cały, w którym mamy wyszczególnione także napięcia, rezystancję i całą resztę. I tak sprawdzimy, jak to działa. Zobaczcie. Próbujemy go wyciągnąć. Nie jest to proste. Wygląda to tak. Nie jest ciężkie. Dosyć lekkie, niezbyt duże. Ale to pewnie mniej więcej wiecie, jak to wygląda. Dodatkowo w zestawie są takie kapsle na końcówki oraz końcóweczki miedziane, których ja używać raczej nie będę. Użyję całkiem innych. Jeżeli mam używać, to wolę takie zaprasowane. Bateria dosyć szczelnie zapakowana, więc użyjemy sobie nożyka. No dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Nie jest to ciężkie, tak widzicie, bez większego problemu można to w jednej ręce trzymać. 1282 watogodzin, 12,8 V, 100 amperów, 100 amperogodzin. Także całkiem fajna bateria. Dlaczego taka bateria? Słuchajcie, no nie wiem, do wszystkiego. Ja ją wziąłem z jedną myślą. Mam zamiar przetestować, znaczy wziąłem, no, zgodziłem się, żeby mi przysłali, bo chcę też wykorzystać tą baterię do tego, żeby zasilać sobie ogrzewanie Webasto, które mam nadzieję, że z czasem też zamówię. Więc będzie to dobra opcja jako zasilanie takiego czegoś, ale można to tak naprawdę do wszystkiego. Będziemy to testować za pomocą jakiejś przetwornicy i zobaczymy, ile to wyciągnie. Mam taki bodajże volta zasilacz. Zasilacz właściwie to jest inwerter volta, który będzie nam dawał 230 i spróbujemy coś sobie na tym pociągnąć. Zobaczymy, jak to chodzi. Ogólnie dobrze wykonana. Zaraz sprawdzimy wagę i napięcia i całą resztę. No dobra, zobaczcie. Bateria prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj śrubki. Weźmiemy sobie jakiś krętak, żeby to poluzować. Zobaczymy, czym to dysponujemy. A więc już widzimy, że tu są trochę grubsze śruby M8, także jest bardzo fajnie, bo to nie są żadne szóstki gwintowane. Pamiętajcie, że jeżeli to przykręcajcie delikatnie, zawsze trzeba jakiegoś smaru dać. Oczywiście nie jakiegoś byle jakiego, najlepiej teflonowy. Negatyw, czyli minus, tak samo ósemeczka. Czyli tak, śruby ósemki mamy. Obudowa jest dosyć fajnie zrobiona. Spójrzcie, nie ma żadnych uszczerbień, żadnych dziwnych punktów newralgicznych. Pasek można oczywiście wyjąć prawdopodobnie. Zaraz tutaj
Można to jedną ręką ciężko, ale widzę, że da się go wysunąć i wyciągnąć w bardzo łatwy sposób, widzicie? Czyli ten pasek nie jest na stałe przytwierdzony, co nam daje tutaj możliwość wyboru, czy go chcemy, czy go nie chcemy. Pasek transportowy. Dosyć ciekawa rzecz. Przydatna przede wszystkim wyjmowanie z jakichś ciasnych miejsc, w których mamy go upchane w jakimś samochodzie czy gdzieś, jeżeli to używamy w jakimś samochodzie. Także jest ok. Zaraz sprawdzimy teraz wagę tego urządzenia. Dobra, mamy profesjonalną wagę do mierzenia. Starujemy sobie. I sprawdzimy, co to w środku ma, właściwie ile to waży. Dobra, mamy 0 kg. Zobaczmy, działać działa. Sprawdźmy wagę. 10,560 kg. 10,5 kg waży ta bateria. Tak jest. Także nie jest źle. 10,5 kg. W porównaniu do zwykłej to pewnie jest dosyć spora różnica. Pomiarem będzie pomiar napięcia. Weźmiemy multimetr. Sprawdzimy sobie, jakie napięcia panują na tym akumulatorze w tej chwili po przyjeździe, po wyjęciu z pudełka, czy jest on naładowany, czy jest rozładowany. Zobaczymy. Dobra, napięcie 13,33 V. Także jest w miarę naładowany, aczkolwiek jeszcze podłączymy go do ładowania, żeby na pewno naładować go do pełna przed testem i sprawdzimy, ile wytrzyma pod jakimś obciążeniem, tak? 13,33 V. Dobra, słuchajcie, mamy teraz już podłączony zestaw testowy. Mamy nasz akumulator, który będziemy testować za pomocą tego miernika. Miernik, który widzieliście na jednym z moich materiałów YouTube i też na TikToku go wrzucałem. Fajny miernik bezprzewodowy. Można też sprawdzić charakterystykę pojemności, całą resztę. Skasowałem go, jeszcze go raz wyzeruję. Tak jak widzicie, napięcie magazynu, znaczy magazynu akumulatora jest już naładowane, on nie przyjmuje więcej energii, także jest full. No i będziemy go testować za pomocą takiego inwertera, takiej przetwornicy firmy Volt. To jest przetwornica 800 W, no ale my tutaj będziemy chcieli tylko wykorzystać 5 A, podłączymy 5 A obciążenia. Do obciążenia wykorzystamy tutaj tą lampkę i wykorzystamy ten wentylator, słuchajcie, to w sumie dam nam 5 A, już sprawdzałem. Sprawdzałem, po czym naładowałem go jeszcze raz do pełna, żeby był porządnie doładowany. Także mamy pełen akumulator, obciążenie 5 A i będziemy zaraz włączać. Słuchajcie, mija właśnie 4,5 godziny od momentu rozpoczęcia testu. Sytuacja wygląda w ten sposób. Mamy cały czas 13,2 V. Już od dłuższego czasu tak się trzyma. I bardzo, bardzo powoli to spada, także jest nadzieja, że akumulator będzie trzymać pojemność, która jest zadeklarowana. Zobaczymy. Mija 13 godzin i 40 minut od rozpoczęcia testu. Mamy w tej chwili 938 watogodzin, amperogodzin, nie, watogodzin, tak. 938 watogodzin, także lecimy jeszcze, jest 12,96 V. Także test trwa dalej. Minęło już 19 godzin i 18 minut od momentu testu. Napięcie w tej chwili to 12,15-16 V. Energia już została właściwie uzyskana z tego akumulatora. Zobaczcie, 102 amperogodziny. Akumulator domyślnie ma 100 amperogodzin, więc już przekroczyliśmy delikatnie. Napięcie zaczęło szybciej teraz spadać, więc pewnie już niedługo się zakończy test. Dobra, słuchajcie, napięcie osiągnęło już 10,5 V, więc nie ma sensu dalej męczyć tego akumulatora. Już jest napięcie tak naprawdę wystarczające, żeby stwierdzić, jaka jest pojemność tego ogniwa, tego akumulatora. No dobra, słuchajcie, podsumujemy teraz całość testu. A więc test odbył się od pełnego naładowania tego akumulatora. Rozładowywaliśmy go prądem około 5 A. 5, 5,3, 5,5, tam mniej więcej takie były wartości. Rozładowywał się przez około 20 godzin. No i z tego uzyskaliśmy obecnie, tak jak tutaj na wykresie widać, 105,33 Ah, czyli troszkę ponad
wartość deklarowaną przez producenta, więc jest dobrze. Większość tych akumulatorów jest dobrej jakości. Ten tutaj miałem okazję potwierdzić osobiście. Nawet biorąc jakiś ewentualny błąd pomiarowy tego wyświetlacza, to i tak jest nieźle, powiem wam. Mamy tutaj 105 amperogodzin, nawet troszkę ponad, więc nawet jeżeli on ma 103, powiedzmy tam te 2 amperogodziny, ten wyświetlacz mógłby przekłamywać, to i tak jest całkiem nieźle. Rozładowywaliśmy do około 20% wartości tego akumulatora, czyli do napięcia 10,5 V. Teraz już po odłączeniu obciążenia napięcie się wyrównało do 11,2, tak jak widzicie. I tak jak mówiłem, wynik całkiem niezły. Jeżeli chcielibyście, można zawsze taki akumulator sobie wykorzystać do magazynu energii. 2 to są już 24-woltowy magazyn energii, ewentualnie 4 to jest 48-woltowy magazyn energii, właściwie 51, więc możecie sobie nabyć taki akumulator. Firma, która mi go przysłała do testów, udostępniła też link z rabatem, tam w opisie będziecie mogli sobie zerknąć, będzie na pewno kod jakiś promocyjny. Tutaj macie ewentualnie kartę techniczną jeszcze tych wartości, które tutaj producent deklaruje na ten akumulator. Oczywiście w ofercie tego producenta jest tego więcej. Możecie zobaczyć, tam można też kupić inne magazyny energii. Także myślę, że warto ten akurat, który testowałem. Nie wiem jak reszta, nie mogę się wypowiedzieć. Jeżeli przyślą mi do testów, to oczywiście przetestuję takie magazyny bądź akumulatory. Jest to dobra, dosyć tania opcja. Jeżeli kupicie sobie 4 takie, to i tak wyjdzie wam magazyn energii 48-woltowy, powiedzmy w granicach około 3400 czy tam 3600 zł, nie pamiętam dokładnie, musielibyście zerknąć sobie w link, no i wtedy tam ceny są podane. Także polecam ten akumulator, jest dobry. Do czego można go zużyć? Tak jak powiedziałem, możecie go wykorzystać do ogrzewania jakiegoś typu Webasto, możecie go użyć jako jakiekolwiek inne podtrzymanie energii, czy jako zasilanie do takiego właśnie inwertera, który tam jest z Volta na przykład, czy innej firmy, który możecie wykorzystać do podtrzymania pieca. Jest to naprawdę dobra opcja, jeżeli chcielibyście sobie zrobić jakiś backup zasilania, a nie interesujecie się powiedzmy dużymi magazynami energii, to jest na pewno dobra opcja, żeby sobie zrobić takie coś, wytrzyma to spokojnie 20-24 godziny, no to widzicie, ja dałem 5 amper, ale przy obciążeniu na przykład samego pieca, który tam bierze tylko tyle, co jego elektronika, ewentualnie jakaś pompka, która czas do czasu chodzi, to na pewno on wytrzyma dużo więcej. Myślę, że spokojnie te 24 godziny polecicie sobie na własnym zasilaniu, na podtrzymanie najważniejszych, newralgicznych punktów domu po utracie energii elektrycznej z powodu awarii bądź innych niewyjaśnionych okoliczności. To tyle. Dorzucę wam oczywiście jeszcze podczas filmu teraz charakterystyki tej pracy. Powinny wam się wyświetlić na zdjęciach, także będzie można wszystko sobie przeanalizować z grubsza. Oczywiście takie charakterystyki, na jakie pozwoli mi ten wyświetlacz. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, polecam, wchodźcie w opis, tam wszystkie linki dostępne będą pod spodem. Pozdrawiam serdecznie.